Szydełkowy etui na telefon może być nie tylko funkcjonalnym dodatkiem. W zależności od tego, jakiego użyjecie ściegu, jakich kolorów, jakiej włóczki, jakich dodatków, on może być także wyjątkowym gadżetem, który będzie odzwierciedlać indywidualność i styl swojego właściciela. Z Wami Ludmiła i kanał Życie na Wsi. Szydełkowe rzeczy także mogą być świadomym wyborem, który będzie wspierał ideę recyklingu, dbania o środowisko, ponieważ ręcznie robione rzeczy zawsze są bardziej ekologiczne niż te masowo produkowane produkty. Ja dzisiejszą swoje etui też będę robić z włóczki uzyskanej ze starej bluzki. Dlatego też jakby jest to takie właśnie ta różowa. Jest wspierana idea recyklingu, czyli co teraz jest również bardzo modne. Pierwsze, co będziemy robić, to trzeba zrobić łańcuszek z oczek na szerokość naszego etui. U mnie tu będzie 20 plus 3 oczka, które będą pierwszym słupkiem. W każde oczko łańcuszka będziemy przerabiać słupek z narzutem. I tak będziemy przerabiać do końca tego łańcuszka. Ja zmieniłam właśnie szydełko, ponieważ poprzednie było za cienkie. Wybrałam za cienkie, było niewygodnie dziergać, więc wzięłam 2 mm. Teraz tak, rząd jest przerobiony. W ostatnie oczko łańcuszka przerabiamy 3 słupki z narzutem. Jeden już mamy, robimy jeszcze 2. Ten drugi będzie u nas robił jakby za ściankę naszego, zaboczną ściankę naszego etui. Natomiast trzeci to już będzie pierwszym słupkiem z drugiej strony etui. Znów przerabiamy w te same oczka po jednym słupku z narzutem. Już mamy taki jakby boczek naszego etui i przerabiamy te słupki do końca naszego łańcuszka. Ostatnie oczko, w ostatnie oczko łańcuszka też przerabiamy 3 słupki, czyli jeden, potem drugi, który będzie boczną stroną i trzeci, tak jakby my już mamy, po prostu połączymy oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem naszego łańcuszka, naszego początku. I tak, mamy przerobiony pierwszy rząd. I teraz robimy 3 oczka podniesienia i w każdy słupek z narzutem poprzedniego rządu przerabiamy znów słupki z narzutem. Całe nasze etui będzie właśnie z takich słupków z narzutem.
I tak. Patrzymy na szerokość. Szerokość ma być taka, jaką my chcemy dla swojego telefonu, czy dla swojego notatnika, dla co tam my mamy w nim nosić. Ten ja zrobiłam trochę szerszy, dlatego że ten szary jest dobry dla telefonu syna, ale trochę za wąski do mojego, więc ja zrobiłam szerszy, dlatego żeby pokazać, że to można zrobić to różnie. Teraz tak, teraz będziemy robić pasek, na którym można nosić to etui, tą torebkę. Więc oczkami ścisłymi dochodzimy do bocznej strony etui. Ja będę robić pasek z czterech oczek, więc muszę dojść do takiego, do tej strony, gdzie będzie jakby dwa oczka do tyłu, dwa oczka do przodu, żeby razem było cztery. I tak, nabieram cztery oczka. Przerabiać będę ściegiem tunezyjskim, dlatego od razu na szydełku nabieram cztery oczka i zaczynam przerabiać. Pierwsze przerabiam, potem drugie, trzecie i czwarte. Mamy pierwszy rząd przerobiony. Teraz z poprzednich tych oczek nabieramy znów. Pierwsze oczko u nas zostało na szydełku, nabraliśmy drugie, trzecie i czwarte. I znów przerabiamy tak samo. Wychodzi nam taki opaseczek. Kiedy zrobiliśmy już całą długość, taką jaka nam jest potrzebna, będziemy łączyć ten łańcuszek z drugim bokiem torebki. Więc patrzymy, żeby równo u nas ten łańcuszek, ten paseczek u nas był, żeby nigdzie nie był przekręcony. Nabieramy znów cztery oczka i będziemy te oczki łączyć z naszą torebką, z naszym etui. Czyli na stronie bocznej, przeciwnej, wybieramy tak samo cztery pośrodku jakby oczka w naszym etui. Dwa w jedną stronę, dwa w drugą stronę. I będziemy teraz łączyć. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko i przerabiamy go z pierwszym oczkiem naszego tunezyjskiego, które jest na szydełku. Teraz wbijamy szydełko w drugie oczko i przerabiamy go z drugim oczkiem na szydełku. Trzecie przerabiamy. I tak trzecie oczko przerabiamy z trzecim oczkiem na szydełku. Oczkiem ścisłym. I znów czwarte. Oczkiem ścisłym z czwartym. I teraz będziemy przychodzić do robienia naszej klapy. Więc oczkiem ścisłym w kolejne oczko naszego etui. No jak mocno przerobisz bawełnę, ona jest taka dość trudna do przerabiania. To nie jest akryl, który jest rozciągliwy, więc jeśli my mocno zaciągniemy oczko, bardzo trudno będzie go przerobić. I tak. Mamy pierwsze oczko naszej klapki. Klapy naszej. Ja będę przerabiać je też słupkami z narzutem, czyli znów nabieramy trzy oczka, które będą pierwszym słupkiem. W kolejne oczko etui wkuwamy kolejny słupek, robimy półsłupek, nie dokończony, bo będziemy potem i tak trzeci. I teraz wszystkie je łączymy razem. Robimy jedno oczko i teraz kolejny oczko
Kolejny i tak po trzy, takimi grupami po trzy słupki z narzutem przerabiamy, które dzielą się oczkiem. Jednym kolejny słupek niedokończony, drugi, trzeci i łączymy je razem i znów oczko. I tak robimy do końca, do kolejnego paseczka, do kolejnego boku. I tak, jeden rządek zrobiony. To zależy od tego, ile u Was jest oczek. Może być różna ilość tych grup słupku. I tak, teraz oczkiem ścisłym bierzemy pod oczko pomiędzy grupami. I znów trzy oczka. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i łączymy razem i jedno oczko. I znów trzy słupki. Jeden na pół, drugi na pół, trzeci na pół i łączymy razem. I znów oczko jedno. I tak znów do końca rzędu. W tym rzędzie będzie o jedną grupę mniej, ponieważ my robimy grupy drugiego rzędu, my robimy pomiędzy poprzednimi. Więc w każdym rzędzie teraz u nas będzie o jedną grupkę mniej. I tak robimy do samego końca, póki nie wyjdzie nam taki klinek. I tak, klinek zrobiony, u nas zostało dwie grupki słupków. I teraz pomiędzy nimi będziemy robić łańcuszek, który zrobi nam pętelkę na guzik. Ja tu będę przerabiać teraz 7 oczek. Dla moich guzików tego wystarczy. I tak łączę z górną częścią drugiej grupy oczkiem ścisłym. Przerabiam w głąb tej grupki jeszcze jedno oczko ścisłe, żeby zamocować naszą tą pętelkę. Potem oczywiście końcówkę obcinamy i igłą schowamy pomiędzy gdzieś tam rzędami tego tej naszej klapy. Wygląda o tak. Teraz będziemy robić kieszonkę. Ja robię zwykłym babcinym kwadratem, czyli kilka oczek łańcuszka połączonych oczkiem ścisłym, w które będziemy potem wyrabiać słupki z narzutem. I tak znów trzy oczka podniesienia, które będą pierwszym naszym słupkiem. Kolejny słupek przerobiony do końca z narzutem. Trzeci słupek z narzutem. I dwa oczka łańcuszka. I znów będą trzy słupki z narzutem. Kolejne dwa oczka i tak póki nie zrobimy cztery grupy słupku. Mamy pierwszy rząd babcinego kwadratu. Teraz oczkami ścisłymi przechodzimy pomiędzy te grupki pod dwa oczka ścisłe, z których będziemy wyrabiać kolejne grupy. Teraz pomiędzy tymi grupkami będą przerabiane w drugim rzędzie po dwie grupy, po to, żeby nasz kwadrat się
poszerzał. Czyli w drugim rzędzie my będziemy mieli już 8 grupek po 3 słupki z narzutem i 2 oczka łańcuszka pomiędzy nimi. Można robić jedno. To zależy od tego, jak kto potrafi robić. Czy ścisłe ściegi robi, czy luźne. Jeżeli luźne, to wystarczy jednego. Jeżeli ścisłe, mocno, to lepiej dwa. Żeby potem nam ten kwadrat nie ściągał się w kółko. I tak, drugi rząd jest, czyli mamy 8 grupek. Teraz znów oczkami ścisłymi przychodzimy pomiędzy tymi grupkami. Tam, gdzie jest róg, tam, gdzie wychodzą z jednego miejsca dwie grupy. Pomiędzy nimi także będą dwie grupy po 3 słupki z narzutem. A między nimi będzie jedna grupa 3 słupków z narzutem. O. I teraz znów w rogu będą dwie, na stronie będzie jedna. I tak będziemy przerabiać, póki nie zrobimy kolejny rząd. Robimy tyle rzędów, ile nam potrzebne są, żeby były na szerokość naszego etui. Jak już kwadracik nasz będzie skończony, można zrobić jeszcze u góry rząd słupku bez narzutu, po to, żeby usztywnić ten górny kraj naszej kieszonki i przyszyć tym końcem nitki, który u nas pozostanie. Przyszywamy guziczek do kieszonki, ponieważ nasz klinek, nasza klapa jest dość długa, więc można będzie zapinać już kieszonkę. Można włożyć także notesik. Ten akurat u mnie jest trochę za szeroki, ale to wiadomo, że to można dowolny tam włożyć. Można długopis włożyć. Tu można karty albo klucze. To już co tam kto sobie zażyczy. I zapinamy. I mamy taką małą torebeczkę, którą można też ozdobić dowolnym kwiatkiem, kokardką, czym tylko zechcemy. Także to etui można zrobić w każdym wzorze. Tu na przykład coś takiego jak na Halloween. Dynka, w którą też można włożyć klucze, na przykład, albo słuchawki, albo co by tam nie było, zapinać. Można jakiś tam pieniążek włożyć do środka, co tam, cukierki w końcu, co tylko zechcemy. Dlatego ja uważam, że taki gadżet może być świetnym dodatkiem do każdej stylizacji, do każdego stroju, do każdego nastroju w końcu nawet. Więc życzę miłych chwil spędzonych z szydełkiem, włóczką i wierzę, że zrobicie dużo pomysłowych, fajnych rzeczy.